Szanowni Państwo, my w tych wyborach musimy się raz jeszcze zmobilizować, raz jeszcze skonsolidować, dlatego że kraj nasz znalazł się w oczywistym niebezpieczeństwie. Niebezpieczeństwie polegającym na monopolu władzy jednej opcji, wspominał o tym pan poseł Sejm. Monopolu sięgającego już nie tylko rządu, Sejmu, Senatu, Prezydenta, nie tylko przychylności sądów, przygniatające części mediów, służb specjalnych, ale również i samorządów. W momencie, kiedy jedna partia, jedna opcja osiągnie wszystkie te szczeble władzy, będziemy mieli do czynienia z monopolem absolutnym. Tak jak władza demoralizuje, tak samo monopol władzy demoralizuje absolutnie. I te wybory samorządowe są wielką szansą na to, żeby ten trend w Polsce odwrócić. Ten monopol jest bardzo groźny. Jesteśmy wszyscy pod wrażeniem niedawnej zbrodni pierwszego mordu politycznego w Polsce od wielu, wielu lat, kiedy ktoś targnął się na życie skutecznie niestety człowieka drugiego tylko dlatego, że ten człowiek był działaczem Prawa i Sprawiedliwości. Całe miesiące, całe lata tego przemysłu nienawiści, przemysłu pogardy zbierali dzisiaj straszne żniwo. I my musimy się temu przeciwstawić z pełną świadomością, że ta walka nie będzie łatwa, dlatego że nam się odmawia partii, mówiąc językiem etyki, będącej tak zwaną współrodzajową. Czy nam się odmawia współrodzajowości politycznej na forum przestrzeni polskiego życia publicznego. To znaczy nasza partia w ocenie wielu uczestników życia publicznego ma być skazana na starcie z tej mapy politycznej. To jest bardzo trudna sytuacja, to jest olbrzymi przemysł, to jest wielkie wsparcie dużej części elit, to jest groźba tego monopolu. Ten monopol wyraża się nie tylko w tym przemyśle pogardy, ale wyraża się również w takich tendencjach, jak chociażby komisji śledczej, których jedynym celem tak naprawdę jest próba linczu na opozycji. Jedna komisja, która rzeczywiście miała jakikolwiek sens merytoryczny, czyli Komisja do Spraw Afery Hazardowej, zakończyła pospiesznie swoje prace po paru miesiącach, dochodząc do wniosku, że w zasadzie nie ma żadnych winnych, a jedyny winny, jak się okazało, to ten, który aferę hazardową wykrył, czyli minister Mariusz Kamiński, szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mamy do czynienia z tendencjami monopolistycznymi, kiedy widzimy Sejmową Komisję Służb Specjalnych, która od 20 lat pod rządami SLD była zawsze prowadzona jako przewodniczący tej komisji w postaci posła opozycji. Ten zwyczaj obecna władza zmieniła. Ta władza chce pełnego monopolu mediów, chce pełnego komfortu, chce wzywać Zbigniewa Ziobrę przed prokuratora kilkadziesiąt razy w roku. To wszystko bardzo nieładnie pachnie. To pachnie rzeczywiście monopolem i skłonnościami autorytarnymi. Ale skutek tych złych rządów ma wyraz również ekonomiczny. To, czym musimy przekonać społeczeństwo, to nie te sprawy odwołujące się do analiz kultury demokratycznej w Polsce. To może być nie dla wszystkich zrozumiałe. Musimy dotrzeć do ludzi tą analizą, która dotyczy ich portfeli zwykłych ludzi. A tu gołym okiem widać, że jeżeli ta władza dostanie monopol władzy, to bardzo szybko nasz naród będzie się składał z ludzi, którzy są goli i bosi. Dlatego, że ta władza wyciąga ręce po pieniądze Polaków. Świadczy o tym, szalony zupełnie pomysł rozbuchanego deficytu, który już wynosi 100 miliardów złotych. I to pomimo inżynierii księgowej tej władzy, która próbuje chować te miliardy w otwarte fundusze emerytalne, Krajowy Fundusz Drogowy. I tak ten deficyt jest gigantyczny. Ta władza podnosi podatki, była o tym mowa. Ta władza chce podnosić akcyzy. Ta władza doprowadza do tego, że chleb kosztuje już 2,40, 2,50. Platforma Obywatelska dokonała rzeczy niesamowitej, mogę się o tym będzie nie mówić. To znaczy, jednorazowo podpisem premiera sięgnięto po grube miliardy Funduszu Rezerwy Demograficznej i przesunięto je do budżetu. Fundusz Rezerwy Demograficznej, który był obliczony na to, żeby tym emerytom, którzy wskutek dosyć skomplikowanej reformy emerytalnej nie załapią się na ekwiwalentne świadczenia emerytalne, zabezpieczyć te pieniądze właśnie z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Jednorazowo podpisem tych pieniędzy nie ma. Robi się naprawdę bardzo groźnie, kiedy słyszę
to znaczy? Nie można więc zjeść ciasta i mieć ciasta. Jeżeli się w jednym roku sprzeda największe profitentne składniki majątku narodowego, nawet PKO BP już się o tym mówi, to nie będzie tej dywidendy w przyszłych latach. To jest zapowiedź jednorazowego, jednorocznego skoku na kasę, żeby sprzedać te pieniądze, te majątki, które przynosi grube miliardy. Nasza filozofia jest dokładnie odwrotna. To, co może finansować polski budżet, polskie społeczeństwo przez wiele lat, powinno być domeną naszego narodu, państwa, powinno służyć naszej ojczyźnie i jej obywatelom przez wiele, wiele lat. Krótko mówiąc, jeżeli nie przebijemy się do ludzi z przekazem pozytywnym, z przekazem z jednej strony, który uświadamia ludziom, jak bardzo groźny jest ten monopol władzy, ale z drugiej strony pokazuje, jak groźny jest również dla ich portfeli, to będzie niedobrze. Dlatego jestem przekonany, że jest na tej sali potencjał ludzi, którzy mają otwarte serce, otwarte głowy, chcą walczyć, chcą się komunikować z naszym społeczeństwem. Również ze społeczeństwem Pomorza. Pomorze jest klinicznym przykładem naszego zasadniczego problemu w komunikacji ze społeczeństwem. Tą barierą komunikacyjną jest to, że my bardzo często nie potrafimy się przebić właśnie z pozytywnym przekazem do ludzi, z tym, co dobrego dla nich robiliśmy, kiedy byliśmy przy władzy. Pomorze jest tego klinicznym przykładem. Kiedy byliśmy u władzy, rząd Jarosława Kaczyńskiego uratował stocznię Gdańską. Platforma przyszła do władzy, upadła stocznia Szczecińska, upadła stocznia Gdańska. I pomimo tego, że był kryzys i że wielcy tego świata, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, broniły swoich stoczni, swoich banków, swoich firm produkujących samochody, zwiększając pomoc publiczną i uzyskując na to zgodę Komisji Europejskiej, nasz rząd doprowadził do upadku polskich stoczni produkcyjnych. Podczas gdy rząd Jarosława Kaczyńskiego, i to jest oczywisty, i to powinien być argument w tych wyborach samorządowych, uratował stocznię Gdańską, dowodząc tego, że gdybyśmy zostali w władzy, cały polski przemysł okrętowy z pewnością by dalej funkcjonował. I to musimy ludziom bardzo wyraźnie mówić. Kwestia druga, kwestia pieniędzy wywalczonych przez rząd Jarosława Kaczyńskiego. Pamiętam osobistą interwencję premiera, który ratował 800 milionów złotych na trasę Słowackiego. Te pieniądze były przekazane nowej władzy. Ślimaczy się niesamowicie tam budowa. Tunel pod Martwą Wisłą ma być skończony dopiero w 2014 roku, a miał być gotowy na euro. Bardzo się ślimaczy budowa autostrady A1, która za naszych czasów dostała znacznego przyspieszenia. To rząd Jarosława Kaczyńskiego, kto o tym w Gdańsku pamięta, przekazał 500 milionów złotych na Akademickie Centrum Kultury Klinicznej, ACK, drugą Akademię Medyczną. Ponad 500 milionów. Już powinna być zakończona ta budowa. Też się niestety to wszystko w czasie bardzo wydłużało rządami tej władzy. Europejskie Centrum Solidarności, 230 milionów przekazane przez rząd Jarosława Kaczyńskiego. To były konkretne pieniądze. Też mamy tutaj duże opóźnienia i kontrowersje, kłótnie, dymisje i niepotrzebny zły klimat wokół tej sprawy, która powinna jednoczyć Polaków. Program 600 milionów złotych przekazanych przez zaordynowanych przez rząd Jarosława Kaczyńskiego na fundusz żółw, melioracji, ochrony przeciwpowodziowej. Wielkie pieniądze, które potem zaczęły być w różnych projektach podejmowane przez Platformę na terenie naszego województwa. Bardzo rozpraszała wiele projektów zakwestionowanych i nigdy nie wprowadzonych w życie. To, co się dzieje pod rządami Platformy, jeśli chodzi o zagrożenie dla firmy województwa pomorskiego, LOTOS. Proszę Państwa, najpierw się ogłasza, jako wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Skarbu Państwa ostrzegałem przed tym procederem. Najpierw daje się gigantyczne pieniądze w kredycie dla LOTOSu, program tak zwany 10+, czyli zwiększenie mocy produkcyjnej LOTOSu do przerobu 10 milionów ton ropy naftowej. W związku z czym państwo nie pobiera dywidendy przez wiele lat. Państwo, czyli my społeczeństwo, kredytujemy ten program, a teraz się mówi o prywatyzacji LOTOSu. Czyli ktoś tę krwawicę, którą społeczeństwo przeznaczyło na rozwój LOTOSu, ktoś to kupi pewnie za nas. Wyciąganie ręki po energię. Energię, która ma być wchłonięta przez wielki koncern PGE z centrum kraju. To wszystko pokazuje, że tak jak Pomorze było oczkiem w głowie rządu Jarosława Kaczyńskiego, tak rządy Platformy dla Pomorza są po prostu jednym wielkim zagrożeniem. I my się z tym przekazem musimy do społeczeństwa dobić, że to my robiliśmy dobrze dla tego miasta, to my robiliśmy dobrze dla Pomorza Platformy.
ziemi, tej naszej pomorskiej, bo nam się niezwyczajnie szkodzi. Euro 2012 wywalczone pod rządami Jarosława Kaczyńskiego, bo w Wisecie Świętym będzie prezydent Lecha Kaczyńskiego z prezydentem Juszczenko w Genewie. Piękny stadion, tylko że jeśli popatrzą Państwo na Warszawę, gdzie też jest prezydent z Platformy Obywatelskiej, gdzie też jest stadion na Euro 2012, to wiedzą Państwo co? W 100% warszawski stadion jest finansowany przez budżet państwa. A jak wygląda to, jeśli chodzi o Baltic Arenę? W 16% jest finansowany przez budżet państwa, a w 80% będzie finansowany przez Gdańsk, czyli Gdańska Impreza, która ma charakter ogólnopaństwowy. Powinna być finansowana i budżetowana przez państwo. Spada dzisiaj na barki całego miasta, które wpada w kryminalne zagrożenie, plasując wiele inwestycji samorządowych, które powinny obsługiwać na zasadzie komunalnej podstawowe potrzeby ludności. Szanowni Państwo, kończąc, chcę powiedzieć, że te wybory są bardzo ważne, jeśli chodzi o konsolidację, mobilizację naszej opcji politycznej, naszego środowiska politycznego. Musimy iść do ludzi, musimy im uświadomić, że głos na Prawo i Sprawiedliwość to jest głos na złamanie monopolu jednej opcji politycznej w Polsce, która sięga po coraz większą zakres władzy, a jednocześnie władzę tę wykorzystuje bardzo często przeciwko ludziom, przeciwko im interesom. Dlatego, szanowni kandydaci, którzy zaraz tutaj staniecie za tą trybuną i pokażecie się Państwo i będą kandydaci na burmistrzów, na prezydentów, na wójtów, na starostów, na radę, idźcie do Pomorza, idźcie i zwyciężajcie, bo dzięki temu zapowiemy zwycięstwo i powrót Prawa i Sprawiedliwości do władzy po wyborach parlamentarnych w 2011 roku. Idźcie i zwyciężajcie. Wszystkiego.